Karolina Dobrowolska, witam Państwa serdecznie. Przed nami poprawa pogody, chociaż może dzisiejszy poranek na to nie wskazuje w wielu miejscach, bo jest zwłaszcza na wschodzie, na północnym wschodzie pochmurno, a i deszczowo. No ale dzisiaj dostajemy się już pod układ wysokiego ciśnienia, proszę spojrzeć jak rozległy, niże poza granicami Polski. Tutaj jeszcze lekko zahacza ten niż, stąd właśnie te opady na północnym wschodzie dzisiaj, ale już jutro na pewno tych opadów nie będzie. Dziś do 25 stopni, taką temperaturę będziemy mieć we Wrocławiu i tutaj na pewno od rana do wieczora nie zabraknie słońca. Zresztą podobnie w Poznaniu i w Szczecinie, tutaj 23 stopnie i dziennie zapowiada się bardzo słonecznie. Trochę mniej słońca w centrum i na wschodzie, chociaż w centrum po południu na pewno już też powinno być pogodniej, tutaj 20 stopni. Zaś na wschodzie, przy naszej wschodniej granicy może jeszcze pokropić sobie deszcz, zwłaszcza w pierwszej części dnia na pewno tam będzie padać. Na Suwalszczyźnie najchłodniej 18 stopni, ciśnienie idzie w górę 1007 hektopaskali w południe na warszawskich barometrach, a jutro to i 30 stopni, to we Wrocławiu, tam na pewno będzie bardzo gorąco, chociaż nie wykluczamy też, że będą przychodzić burze. Więcej za pół godziny. Do zobaczenia.